witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dante the Player i zapraszam do obejrzenia pierwszego filmiku z drugiego DLC do Dark Souls 2. Żeby tam dostać się, musimy przenieść się do Żelaznej Warowni, tam gdzie pokonaliśmy Starego Króla. I powinniśmy otrzymać najpierw taki pierścień po zakupie. Jest. Ciężki, żelazny klucz. Ten pierścień otwiera drzwi. Okej, jak mówiłem, wejście znajduje się tam, gdzie pokonaliśmy Starego Króla. Musimy znowu przenieść się przy pomocy tego urządzenia. Okej, zobaczmy, co jest tutaj. Aha, jakieś dziwne posągi. Nie mam pojęcia, co z nimi może być. Z drugiej strony mamy to samo. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że coś jeszcze było tutaj. Nie ma nic. O, przed wejściem znajdują się takie cztery tablice. Cztery? Tak. Nie wolno wkraczać na drogę do krainy prastarego władcy. Brzmi jak jakieś przykazanie pierwsze. Gdy wyschnie woda, zniknie ścieżka, podła pokusa, wnet się rozpierzcha. Wieży Starego Króla, żyje dziecko Mebu. Tak. Świetnie. Szykuje się dobra zabawa. I ostatni. Nadchodzący intruś napotkają przeciwności godne monarchów. Super. Brzmi bardzo ciekawie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Zanim otworzę drzwi, jeszcze rzucę okiem na ten przedmiot, co teraz dostaliśmy. On znajduje się w zakładce klucze. Ciężki żelazny klucz. Kawałek żelaza w kształcie klucza. Zostający znajduje się wieża, gdzie w której żelazny król wytapiał żelazo. Nieziemski ciężar tego kawałku przypomina o niewyobrażalnej mocy. Super. Dobra. Zaczynamy. Wolę się rozglądać, żeby ktoś na plecy mi nie skoczył czasem. Już od razu mgła? Aż jestem zaskoczony. Wow. Jakie widoki. Chwalmy słońce. Czyżby to była jakaś pułapka? Nie. Ok, oni są już nie żywi. Co tutaj mamy? Klin później. Jakiś przedmiot chyba do ulepszania. Niszczy topielną figurkę. Żelazny. Wow. No dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszystko? Nie ma nikogo? Okej, dobra. Mam nadzieję, że nie spadnę. Idziemy. Nie, raczej nie. Już po gorszych przejściach tutaj się chodziło. A tutaj lecę w dół. To by było piękne rozpoczęcie filmiku. Coś? Tylko rzucę okiem na moje pierścienie. Okej, ognisko. Super. Zawsze to cieplej na sercu od tego ognia.
to jak ja mam tam wlecieć? Dobra, chyba z tego koła trzeba wyskoczyć, dobra. Ła, mało zabił. Coś tam się. Coś jest na dole. Awesome. No, chyba niżej już nie skacze. Co my tutaj mamy? Oho, zaczyna się. Chodź. Myślałem, że będzie gorzej. Oj, fuck. Oho, jaka impreza fajna. Dajcie mi się uleczyć. Jaka impreza fajna. Pojedynczo, pojedynczo proszę. Chodź ty. Nie dokupiłem klejnotów. Musi wystarczyć. Mak tam jest? Wow. A! Mało nie widziałem drabiny. Wąskie przejście. Tu. Kosa plus 7. Dobra. Jest tu ktoś? Nie było żadnej skrzyni, nie przegapiłem nic.
idziemy na dół. To jest jakieś ognisko. Tam widzę kolejnego szczupła. Aż się wtrącił. Ej, dobra, za dużo ich tutaj jest. Trochę ich tutaj za dużo. Świetnie. Nie! Pieprzać ode mnie. Zaraz wam pokażę. Ilu ich tam jest? Dużo. Ja pierdolę. A! Jest tu jakieś wyjście? Michu! Dobra, tu coś jest. A! Pomocy! Holender. Jak ja mi mało życia zabieram. Dobra, tutaj spróbuję pobiec. No i koniec. Aj. Za dużo ich tam było. Dobra, wrócę tam i... I spróbuję przejść... No zajebiście. Dobra, chwilka przerwy, bo muszę przenieść się do Majuli. Odnośnie Majuli, to powiem wam jeszcze, że widziałem w tym, że można nową broń znaleźć w tej skrzyni na dole. Już wam pokażę. Co pewien czas tutaj dodawali nowe przedmioty w tej skrzyni. Zobaczmy, co jest teraz. Katana z czarnej stali. Nie. Coś takiego? O. Nieźle. Wytrzymałych katam, szczytu, stary król, przyjmował podejrzanych gości. Myślę. Co do tej mojej wcześniejszej broni. Dobra. No i wracam do tego wcześniejszego ogniska. I tu jest wyjście, Boże. Pięć ognisk, to jest tylko jedno. Ale to w głowie. Nie. Czyli ta pierwsza lokacja będzie trochę spora, a drugie ognisko to pewnie zaraz po bossie dadzą. Możliwe, jak w pierwszym to jest jeden boss za drugim będzie. Dobra, jesteśmy tutaj z powrotem. To chciałbym... Chciałbym tamten przedmiot zdobyć tylko... Dobra. Może tutaj teraz pójdziemy zobaczyć? Nie no. Najpierw chciałbym sprawdzić... O, co to spadło. Najpierw chciałbym sprawdzić tam, gdzie zginąłem. Bo potem posprawdzamy sobie te alternatywne ścieżki. Nie ma
teoretycznego tam można było. Wzięło brzasku. Cóż to nam daje? Wzięło brzasku. Może być... Nie ma być. Za dużo przedmiotów ma. No tak. Myślałem, że mu ucieknę. A! Wiedziałem, że za mną, ale nie zdążę móc skoczyć. No chodź. Spuść E na ten topór doby. Ale na szczęście życia nie mają zbyt dużo. Z tej strony nie ma co skakać, ale z tej strony można. Trzeba. O, kolejny rodzaj wrogów. Widzisz, jaki lewitujący z ogniem. Wow. A! Usłyszeli jednak. Dobra, tam się nie idę, no. A jednak. Wiesz to chodź. Powoli, powoli, powoli. Pojedynczo proszę. Dobra. Tam jest ognia. Ma to na jakąś piromancję. Zaklęcie piromancji głównie na tym obszarze tworzy fale ognia zmieniające wszystko, co napotkają. Płomień zaklęcia zdaje się tańczyć. Let's dance! Nie, tutaj nie ma nic. Chyba, że ja coś oślepłem ostatnio. Nie no to... No bez czas tutaj sprawdzę, może jakieś wyjście będzie, ale... A nie, tam... Tutaj nie ma nic też. A, pociągnij! Nie widziałem tej dźwigni, dobra.
jakoś pojedynczo zdołam ich wyciągnąć. Pojedynczo. Albo i nie. Ej, przepuść mnie! Przepuść mnie! Nie bądź hamem. Dzięki panowie. Czekaj, czekaj, już czekam. Ty chamie! Ty wredny chamie! Zapamiętam ci to. Ja ci jeszcze znajdę. Ham. Dobra. Okej. Zaraz. Zaraz tam sobie wrócimy. To przebiec, zobaczymy jak mi pójdzie. Może nie będę umieć zejść po drabinie. Chwila, tam niżej można skoczyć? Tam jeszcze coś jest, na dole. Ten ognisty. Dobra, po kolei. I wszystko na raz. Zejdę. Widzisz? Pojedynczo, proszę. Myślę. Są. Oni są znacznie silniejsi niż reszta. A nie. Pociągnę. Pociągnę tam dźwignę. Zobaczmy co tam dalej będzie. Cios krytyczny, ja tylko połowę życia mu wziąłem. Słabo. Otóż, ciągnij. Gdzieś tam, dobra? Otóż, drzwi. Dziękuję panowie. Mnie już tutaj nie ma. Co my tutaj mamy? Ła! Poleciał. Już myślałem, że będzie napis zamknięty. Bo to oni są wybuchowi. Czuję w kościach, że oni są wybuchowi. Cieplutko się zrobiło. O, już myślałem, że... Tam na dół można skoczyć tak. Nie! Ja chcę przedmiot. Dwa człowieka, dobra i co? Nic nie ma. Schodzimy na dół. Jakiś kolejny.
mam nadzieję, że go zabiję, bo ogień mu dużo życia zadał. Dzięki. Przydatny ten ogień. To co im te beczy? Ej! Atakują tymi beczkami. Hello! Bambeczka. I zejście na dół. Tylko jeden. I dać jednego. Chodź. Auć. Ej, ściana mnie blokuje. Nie no, nie umieraj. Dziękuję. Dziękuję, że nie umarłeś. Co my tam mamy na dole? Ej, bomba. Bombownik. Już do ciebie idę, kolego. Cierpliwości. O, on jakiejś skrzyni pilnuje. Ale nie, nie odwal mi skrzyni. Proszę. Chodź. Okej. Okay. Nie odwal mi skrzyni, bo tam może być coś fajnego. Puść te. Nie, 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 nie. Jeszcze raz. Dobra. A tu mimik, ale bym się śmiał. Tutaj. O, kolejne ognisko, teraz wyskoczymy. Dobra, idę do ogniska. Boże, już myślałem, że te figury ogniem na mnie liczą. To by było przegięcie. To by było przegięcie. Okej, okay, dobra. Tutaj zrobię koniec odcinka. Kolejne części będą za chwilkę. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych części. Mówił dla was Dante the Player. Cześć, na razie.